Do ustawienia kontrastu na naszym wyświetlaczu możemy wykorzystać PWM, czyli wypełnienie impulsu. Aby to zrobić, podłącz pin kontrastu wyświetlacza do pinu 9, oznaczonego tyldą. Przejdźmy do naszego programu. Teraz ustawmy pin 9 jako wyjście i wartość wypełnienia na około 120. Teraz możemy wgrać nasz program. Jeśli chcesz ustawić idealnie kontrast dla swojego wyświetlacza, napisz pętlę, która będzie ustalać wartość wypełnienia i wyświetlać wartość na wyświetlaczu. Zachęcam Cię również do obejrzenia odcinka 20, z którego dowiesz się, jak korzystać z tego wyświetlacza. I do zobaczenia w następnym odcinku.